Cześć. Pong produkcji Atari nie był ani pierwszą grą wideo, ani nie był pierwszym automatem. Jednak z jakiegoś powodu, myśląc o pierwszej grze, wielu myśli właśnie o Pongu. Powód jest prosty. Był to tak wielki sukces i miał tak wielu naśladowców, że przysłonił wszystko to, co działo się wcześniej. W tym materiale, który jest bezpośrednią kontynuacją tego materiału, przyjrzymy się procesowi powstania Ponga. A zakończymy chwilą przed wypuszczeniem na świat pierwszych 8-bitowców z logiem Atari, czyli modeli 400 i 800. Tak jak już mówiłem, ten materiał jest kontynuacją filmu z historią Atari. Jeśli jednak nie macie czasu albo chęci, aby go oglądać, to teraz postaram się streścić te 56 minut do kilku akapitów. Takie minimum wiedzy, którą trzeba posiąść, aby się orientować w temacie. Atari zostało założone przez Nolana Bushnella oraz Teda Dabneya w 1972 roku. Ich pierwszą grą był tytuł Computer Space, wydany w 1971 roku. Tak, daty się tutaj nie zgadzają, powody są dwa. Pierwszy jest taki, że daty w historii Atari są trudne do ustalenia, bo wiele źródeł podaje różne, a dwa, pierwszy automat stworzyli pod szyldem Syzygy. Za wyprodukowanie automatu odpowiadała firma Nothing Associates. Akcja dzieje się w Dolinie Krzemowej chwilę po wypuszczeniu automatu Computer Space, który nie odniósł wielkiego sukcesu. Atari planuje już wypuszczenie kolejnego automatu, ale jeszcze nie wiedzą jakiego. Wiedzą natomiast, że nie są zadowoleni ze współpracy z Nothing Associates i szukają dla siebie nowego domu. Szukając nowego producenta dla swoich przyszłych automatów, Atari wyciągnęło rękę do wielu firm, ale niewiele było zainteresowanych choćby spotkaniem z nimi. W końcu Nolanowi udało się nawiązać kontakt z Bally Midway, dzisiaj znani bardziej pod nazwą po prostu Midway. Choć to trochę niesprawiedliwe uproszczenie, bo pierwszy człon nazwy jest tutaj równie ważny. W końcu to Midway było częścią Bally, a nie na odwrót. W dodatku Midway jako samodzielny byt już nie istnieje, a Bally, w co prawda okrojonej formie, ale cały czas działa i produkuje m.in. automaty, głównie do kasyn. Dodam jeszcze, że o ich komputerze, który powstanie za kilka lat o nazwie Bally Astrocade, wspominałem już w materiale Tajemnica Zemsty Montezumy. Niestety firma ta nie rzuciła się w objęcia Atari. Obawiali się konfliktu interesów, bo na papierze byli oni częścią zespołu Nothing Associates, czyli ich konkurencji. Panowie Dabney i Bushnell doszli do wniosku, że zarobili już na tyle dużo, że mogą zrezygnować z pracy w Nothing Associates. Postanawiają więc złożyć wypowiedzenie, po czym ponownie skontaktowali się z Bally. Ci zgodzili się zainwestować w Atari $4000, ale wyraźnie nie wierzyli w eksperyment pod tytułem gra wideo. Dlatego zaproponowali pieniądze nie tylko za automat z grą, ale także za opracowanie nowego automatu typu pinball. Tym niemal ekskluzywnie zajmował się Dabney. Gra, jaką miało przygotować Atari, miała być z gatunku wyścigowych. W czasie, kiedy Nolan rozmyślał nad wykonaniem kontraktu dla Bally, wdrażał też nowego pracownika, Al Korna. Zadaniem nowego członka zespołu było stworzenie prostej gry. Ot, Nolan dał Al Kornowi jakieś zadanie, aby nabrał doświadczenia. Pamiętajcie, że poruszamy się po niezbadanym gruncie. Tak naprawdę nikt, w cudzysłowie, w tamtych czasach nie wiedział, jak robi się gry. Tutaj podkreślam, bo być może za słabo to wyjaśniłem w pierwszym materiale, gry Atari z tamtego okresu nie były napisane w żadnym języku programowania. Jest to czysta inżynieria na bazie płyt TTL. Innymi słowy, każdy piksel, każdy dźwięk i ruch to jakiś kawałek układu scalonego lub serii takich układów. Ćwiczeniem dla Alcorna miała być gra w tenisa stołowego. Piłka, dwie rakietki, linia siatki i punktacja. To wszystko. Musiałem wymyślić grę, w którą ludzie już wiedzieli, jak grać. Coś tak prostego, że każdy pijak w barze mógłby w to zagrać. Powiedział założyciel Atari. Pomysł na stworzenie właśnie takiej gry miał narodzić się w głowie Nolana już w 1964 roku, kiedy zobaczył podobną grę działającą na maszynie PDP-1. Ale czy była to prawda? Na razie zostawię to bez odpowiedzi, zaraz do tego wrócimy.
Dlaczego właściwie Nolan zatrudnił kogoś takiego jak Al Alcorn, skoro sam mógł wykonać jego pracę? Otóż miał ręce pełne roboty, bo był winien swojemu poprzedniemu pracodawcy, Nautic Associates, wersję gry Computer Space na dwie osoby. Bo jeszcze o tym nie wspomniałem, ale Computer Space było grą dla jednego gracza. Wersja na dwóch graczy finalnie powstała i wyglądała tak. Alcorn wspomina, że wymagania Bushnella były mocno wyśrubowane. Dzisiaj wiemy, że to miał być trening nowego pracownika, ale wtedy Alcorn tego nie wiedział. Był przekonany, że robi automat, który został zamówiony przez jakąś wielką firmę. Nie można mu się dziwić, że tak myślał, bo dokładnie to powiedział mu Nolan. Młody inżynier przeskakiwał wszystkie kłody, które Bushnell celowo rzucał Alcornowi pod nogi. Kłodą nie do przeskoczenia miał być dźwięk. No dobra, przekroczyłem budżet i siedzę przy tym już trzeci miesiąc. A Nolan powiedział, chcę ryku tysiąca ludzi, wiwaty, aplauz. Jak to zrobić z cyfrowymi obwodami? Jedynki i zera, nie miałem pojęcia. Więc poszedłem do firmy tego popołudnia i po mniej niż godzinie kombinowania znalazłem różne tony, które już istniały w generatorze, więc je zbramkowałem, co zajęło jakieś pół chipu. I powiedziałem, oto dźwięk. Jeśli ci się nie podoba, to zrób to sam. Powiedział Alcorn w wywiadzie dla IGN-u, a oto dźwięki, jakie udało się uzyskać. So I told him I wanted the paddle game, I wanted a ping pong, I wanted to go. Finalnie Alcornowi udało się skonstruować prototyp Ponga, a że czerpał z wiedzy ludzi, którzy mieli już doświadczenie w tym temacie, to poszło mu to całkiem sprawnie. Nad nazwą dla nowej maszyny nie myślano długo – Ping Pong. Niestety okazało się, że takowa była już zajęta. Skrócili ją więc do samego Pong. A pytani po latach, kto konkretnie na nią wpadł, Nolan mówi, że Alcorn, a Alcorn mówi, że Nolan. So we decided, well, we just call it Pong. We found out later in England that it means poop. Ten na szybko zrobiony prototyp Ponga wyglądał tak, czyli kilka zbitych desek i telewizor, w dodatku nie największych rozmiarów. Automat przeszedł standardową drogą dla nowej maszyny tego typu, a punkt pierwszy to testowanie prototypu w lokalach, z którymi zespół już współpracował. Takim lokalem był m.in. Wagon Wheel, o którym mówiłem już w materiale o historii powstania AMD, oraz w lokalu Andy Capp's Tavern. Ten lokal był równie kultowy jak Wagon Wheel. Powszechnie uważa się, że był to pierwszy salon z grami wideo na świecie i to właśnie tam trafił pierwszy prototyp Ponga. Ted and Nolan said, let's put it in a box and see if on location, because we had a route of pinball machines in the area. And wanted to see if anybody played this silly game. It was kind of crazy because the only video game that requires two people. There's no one-player mode, and there really weren't any instructions. Although Nolan said it had to have instructions, so the instructions were insert quarter, ball will serve automatically, and avoid missing ball for a high score. That was my one. Yeah. Anyway, it's actually good advice for life. Yes. Well, it could be in my tombstone. Yeah. Wired w jednym z artykułów opisuje zabawną sytuację, do której doszło chwilę po dostarczeniu pierwszego automatu do lokalu. Nolan, chcąc podbudować swoje ego, bo przecież zaraz zaprezentuje światu coś wielkiego, coś co uznane zostanie za rozrusznik całej nowej branży, branży gier komputerowych. Swoją drogą paradoksalnie w Pongu nie było komputera, ale nieważne. Nolan wiedział, że ma coś wielkiego do pokazania światu i był z tego cholernie dumny. Po podpięciu automatu do prądu stanął obok. Kiedy podeszli pierwsi gracze, przywitał się z nimi i spoglądał przez ramię, jak odbijają piłeczkę. Co o tym myślicie? Zapytał. Tak, grałem już takie rzeczy. Znam kolesi, którzy je robią. Odpowiedział jeden z graczy. W przyszłości Nolan często będzie doglądał swoje gry. Tłumaczył to słowami. Oglądanie ludzi grających w twoją grę jest jak utrzymywanie owacji na stojąco. Alcorn też przyglądał się, jak gracze bawią się jego hitem, ale on akurat nie karmił swojego ego. Robił to z czysto inżynieryjnego powodu. Na przykład liczył, ile monet wpada w ciągu dnia, aby dobrać odpowiednio wielki pojemnik, albo liczył, ile ruchów wykonuje przeciętny gracz, aby oszacować, jak mocny potencjometr musi zostać zainstalowany w środku kontrolera. Magiczną liczbą w przypadku tego drugiego okazał się 1 000 000 obrotów na 3 miesiące. Pozwolę sobie tutaj na małą dygresję. Otóż czytając różne artykuły, wywiady i książki podczas tworzenia materiału o AMD, natknąłem się na relację, jakoby jedna z pierwszych maszyn Ponga trafiła do wspomnianego lokalu Wagon Wheel. Co było prawdą i znajduję potwierdzenie tego faktu w książkach na temat historii Atari.
Jednak dalsza część trochę się nie zgadza. Otóż w klipie AMD powiedziałem, że właściciel baru zadzwonił do Bushnella chwilę po wstawieniu automatu do lokalu, bo ten się podobno zepsuł. Po zbadaniu urządzenia okazało się, że w środku było pełno monet i mechanizm się zaciął. Teraz dokładnie takie same historie czytam o Pongu w lokalu Andy Cap's Tavern. Więc wierzcie, w którą wersję chcecie. A może obie są prawdziwe. So I opened up the coin box and quarters gushed out. And I filled my pockets with quarters, got the game working, came back the next day, put the quarters on the table with Noel, and I said, this is what was wrong with the machine. It's going to need a bigger coin box. And he goes, we got something here. We can solve that problem. Dodam jeszcze, że pojemnikiem na monety w prototypie był albo obcięty karton od mleka, albo puszka po kawie. Główni bohaterowie podają dwie wersje. W wersji finalnej była to foremka do wypieku chleba, która mogła pomieścić jakieś $300 w akceptowalnych monetach. W bardzo dobrej lokacji pojemnik zapełniał się w tydzień, w standardowej miejscówce w 3 tygodnie. Co ciekawe, telefon od ściekłego barmana miał odebrać Alcorn, nie Bushnell, i w słuchawce miał usłyszeć: ta p***a maszyna jest zepsuta! Zabierzcie ją stąd! Nolan nie mógł odebrać tego telefonu, przynajmniej według jednej z wersji wydarzeń, bo przebywał wtedy w Chicago. Do Chicago Nolan udał się na spotkanie z przedstawicielami Bally Midway, którzy nie byli zainteresowani zaprezentowaną grą, którą w wersji skompresowanej do walizki pokazał im szef Atari. Pomimo tego, że gra była, jak już mówiłem, zakontraktowana. Co prawda miała to być gra wyścigowa, ale jako iż ta nie była gotowa, to zespół chciał sprawdzić, czy Bally nie wzięliby tego, co już mają. I tak, historia rozjeżdża się na wersje podawane przez głównych bohaterów w różnych wywiadach i na różnych imprezach i na to, co piszą książki, które w sumie też bazowały na tym, co powiedzieli ich autorom Bushnell czy Alcorn. Zatem, według jednej wersji, po powrocie Nolana do hotelu czekała go trudna rozmowa telefoniczna z Alcornem, jednak zanim poinformował młodego inżyniera o porażce, ten opowiedział mu o sytuacji z przepełnionym pudełkiem na mleko. Dla Bushnella miał to być impuls, którego potrzebował. Doszedł do wniosku, że sami wyprodukują automat. Inną wersję już słyszeliście, czyli Alcorn poszedł do baru, naprawił problem z przepełnionym pojemnikiem i osobiście pokazał Nolanowi, w czym tkwił problem. And then I got home. Al told me how much it was earning. And I thought to myself, self, we should build this thing. And I remember, shortly after that, there was a meeting at Andy Cap's Tavern where we were at the bar, Ted Dabney, you and me, and you said, we're going to the manufacturing. And Ted and I said, bullshit, we're not going to manufacturing, we're engineers. And you won. Powód odrzucenia Ponga przez Bally również ma przynajmniej dwie wersje. Według jednej wersji, jeszcze przed wizytą w Bally, zespół stworzył kilka prototypów i po rozlokowaniu ich w różnych lokalach panowie mieli już jakieś liczby i były one bardzo optymistyczne. Pong cieszył się większą popularnością niż wszystkie inne automaty, a zyski były tak duże, że były mało wiarygodne. Dabney spreparował więc raporty tak, aby Pong radził sobie dobrze, a nie fenomenalnie, co miało sprawić, że włodarze w Bally w nie uwierzą. Ustalono, że wiarygodne, fikcyjne dane to 1/3 prawdziwych zysków. Miało się okazać, że te podrobione raporty były i tak zbyt optymistyczne i w siedzibie Bally doszli do wniosku, że nie mają zaufania do młodych inżynierów i dlatego ze współpracy nic nie wynikło. Druga wersja mówi, że wyniki były celowo spreparowane tak, aby nie były atrakcyjne dla wielkiej korporacji. W posunięciu, z którego dumny byłby Obi-Wan Kenobi, przekonali Bally, że to nie jest droid, którego szukają. Czytamy w książce The Atari Book. Nieistotne z jakiego powodu, istotne, że Pong został odrzucony. Ale firma Nolana była winna grę korporacji Bally. I had pitched them on a driving game. Which didn't exist at the time. Of course not. Tą grą będzie Asteroids, ale ostudzę emocje, to nie ten Asteroids, którego macie teraz w głowie. To zupełnie inna gra, którą Atari wypuściło po Pongu ze zmienioną nazwą, o czym za chwilę. Warto zaznaczyć, że wizyta w Chicago nie była pierwszą próbą sprzedania Ponga. Takich spotkań Nolan odbył wiele i właściwie to nikt nie wyraził zainteresowania maszyną. W książce Zap czytamy: w Pongu nie było tiltu, klikających dźwięków, dzwonków, ani nawet miejsca na odstawienie drinka. W grze Nolana nie było nic, co zainteresowałoby tych dyrektorów. Gry wideo po prostu nie były ich dziedziną specjalizacji.
Jeśli zastanawiacie się, o co chodzi z tym tiltem, to witam w klubie. Prawdopodobnie jako już mowa jest o automatach, to chodzi o mechanizm antycheatingowy, który zabezpieczał przed przechyleniem np. flipera, aby wpłynąć na tor kulki. W praktyce wyglądało to tak. Skoro Atari samo miało się podjąć produkcji, potrzebny był kapitał. Firma zarabiała wtedy głównie na automatach pinballowych, które to leasingowali od producentów oraz z opłat licencyjnych za Computer Space. Bushnell podjął się jeszcze kilku prac konsultingowych i zaciągnął kredyt w wysokości $50,000. Po zorganizowaniu finansowania zespół zaczął działać. Jednak po opłaceniu wynajmu, zakupie maszyn, narzędzi i oczywiście części potrzebnych do wyprodukowania automatów, w firmowej kasie zrobiło się pusto. Alcorn w podcaście Daniel Newnham wspomina, że jak dostawali czeki z wypłatą w każdy piątek, to ścigali się do banku, bo wiedzieli, że część czeków była wystawiona bez pokrycia i że dla wszystkich pieniędzy nie wystarczy. Dlatego Nolan szukał pracowników mniej wykwalifikowanych, głównie byli to hipisi. A co lubią robić hipisi? I assure you, I am not high. Kulisy pracy w Atari w tamtych latach obrosły już w legendy. My dzisiaj mamy owocowe czwartki, oni mieli zielone czwartki. Jeśli wiecie, co mam na myśli, a nie jestem jakoś specjalnie tajemniczy. I właśnie tak Atari wpadło na pomysł z planszami w swoich grach z napisem High Score. Żartuję. Do tego w firmie piwo lało się strumieniami i to nie tylko podczas licznych imprez po pracy. A pracownicy mieli do dyspozycji jacuzzi i wszyscy dostawali taką samą opiekę medyczną jak kadra zarządzająca, co było czymś niespotykanym. Zatrudnialiśmy ludzi tak szybko jak tylko mogliśmy i płaciliśmy im hipisowskie pensje, które i tak były powyżej płacy minimalnej. To były czasy, w których robiliśmy strasznie dużo szkoleń. Byliśmy powyżej skali w inżynierii i marketingu. W produkcji myślę, że byliśmy trochę w tyle, ale mieliśmy politykę zero zwolnień. Było kilku facetów, którzy powinni być zwolnieni, ale zamiast tego nie dostawali podwyżek. Powiedział kiedyś Bushnell. Na pokładzie nie zabrakło też kobiet i to na stanowiskach technicznych. W internecie znaleźć można wiele zdjęć z fabryk Atari, na których widać, że to właśnie panie lutowały komponenty na płytach do automatów. W książce The Ultimate History of Video Games, której okładkę widzicie na ekranie, opisano też kilka śmiesznych sytuacji odnośnie tego, jak niepoważnym przedsiębiorstwem było Atari. Oto jedna z takich historii z późniejszych lat działalności firmy. Nolan zainstalował w fabryce taki przenośnik taśmowy, po którym jeździły sobie pudła. Czymś, co często praktykował, było wskakiwanie do takiego pudła i rozpraszanie pracowników. Któregoś dnia fabrykę wizytowały jakieś szychy, z którymi podpisał umowę. Zastali go w momencie, jak wychodził z pudła. Byli zszokowani, ale Nolan mógł sobie pozwolić na taką nonszalancję, bo jak się okazało, to nie on miał interes do nich czy innych biznesmenów, z którymi rozmawiał, ale to oni mieli do niego, bo po prostu robił pożądane produkty i przekonał się o tym tego samego wieczora, jak zaprosił tych ludzi w garniakach na kolację. Bushnell, przekonany, że Atari wypadło słabo, raz, że on wyskakiwał z pudła podczas wygłupów, a dwa, w firmie nie było ani jednego pracownika z tych wyższych szeregów, który miałby na sobie chociażby białą koszulę. Zamiast tego koszulki Led Zeppelin, roztrzepane fryzury, a na stole umowa warta miliony dolarów. Chcąc ratować powagę instytucji, nakazał wszystkim zaproszonym pracownikom ubranie krawatów i garniturów. I ci to zrobili. Tylko że... ci panowie, którzy odwiedzili fabrykę ubrani w garnitury, też doszli do wniosku, że wypadli słabo, a że chcieli się przypodobać Atari, to przyszli na kolację w t-shirtach. Wracamy do Ponga, który miał takie branie, że opuszczał włości firmy tak szybko, jak tylko został wyprodukowany. Ciekawie wyglądała kwestia wyceny maszyny. Koszty produkcji oszacowano na jakieś $600. Panowie doszli do wniosku, że chcieliby sprzedawać maszyny za coś w okolicy $1000. Wtedy Nolan wyjrzał przez okno, na parkingu stał jakiś samochód, który miał tablicę rejestracyjną z liczbą 937. I stąd wzięła się cena za automat. Popularność Ponga zaskoczyła wszystkich, nawet samych twórców, którzy spodziewali się sukcesu, ale nie aż takiego.
Znana jest rozmowa Alcorna z Bushnellem, gdzie ten pierwszy pytał, ile automat musiałby zarabiać w tydzień, aby uznać go za udany. Usłyszał, że $25. Pong zarabiał od $100 w górę. Dochodziło też do zabawnych sytuacji, bo właściciele lokali początkowo niechętnie godzili się na taki dziwny automat. Ale kiedy okazywało się, że rano, zanim bary się otwierały, ustawiała się przed nimi kolejka nie aby się napić, a żeby pograć w Ponga, to nastawienie właścicieli szybko się zmieniło i pocztą pantoflową gra zbierała coraz większą sławę. Zabawna jest też historia Steve'a Bristowa, który pracował wtedy dorywczo dla Atari zbierając monety z automatów. W późniejszych latach został pełnoetatowym inżynierem. Otóż któregoś dnia już po premierze Ponga uświadomił sobie, z jak wielką sumą pieniędzy przemieszcza się po mieście i zaczął się obawiać o swoje życie. Okolice LA w latach 70. nie były najbezpieczniejszym miejscem na świecie, a dla kogoś z workami z pieniędzmi tym bardziej. Postanowił więc wyrobić sobie pozwolenie na broń. Dostał odmowę. Zrobił więc to, co zrobiłby każdy z nas, sięgnął po siekierę. I kiedy tych worków z pieniędzmi zrobiło się naprawdę dużo, zaangażował do ochrony małżonkę. Ta szła z siekierą z przodu, a on za nią toczył wory z monetami. Ech, szkoda, że nikt tego nie nagrał, to musiało wyglądać komicznie i przerażająco zarazem. Teraz, kiedy Pong był już hitem, dyrektorzy w Bali szybko przypomnieli sobie o Atari i zawarli z nimi nową umowę licencyjną. Jednak swoją wersję gry wydali pod nazwą Winner. Jak tylko pojawiły się wieści o nowej maszynie, która wysysa monety z portfeli Amerykanów, błyskawicznie pojawili się imitatorzy. Alcorn wspomina to słowami: byliśmy kopiowani na śmierć. Nawet jeśli mieliśmy na to patent, bo wiesz, jeśli kogoś pozwiesz, to on wypada z interesu i pojawia się gdzieś indziej. Naturalnie dla firmy był to problem, bo byli stosunkowo małą działalnością i wszyscy inni producenci, którzy pożyczyli sobie ich pomysł, mogli szybciej zalać rynek klonami Ponga. Początkowo Atari starało się pozywać te firmy w miarę swoich możliwości. Oto wycinek zapisu przesłuchania przed sądem zastępcy szefa działu inżynierów firmy Chicago Dynamic, którzy rozprowadzali klon Ponga o nazwie TV Ping Pong. Czy ktoś w Chicago Dynamic opracował grę TV Ping Pong? Nie, proszę pana. Czy to było, jak pan to określa, pożyczone? To jest właściwe określenie. I od kogo to było pożyczone? Atari. Czy to pożyczenie zostało dokonane w ramach jakiejś umowy? Nie, proszę pana. Co ciekawe, Nolan nie mówił o takich firmach, że są piratami czy złodziejami. Określał ich mianem szakale. Niestety nie zarobili dużo na pozwach, bo Nolan wpadł na pomysł, aby zaoszczędzić na prawniku, który pomagał im sporządzić wnioski patentowe. Znalazł podobno najtańszego w okolicy, z czego był bardzo dumny i cóż, nie wyszło im to na zdrowie. Lata później tłumaczył się, że pozywanie to strata czasu i pieniędzy, więc odpuścili sobie chodzenie do sądu z byle powodu. Atari drwiło też ze swoich naśladowców, drukując takie oto obrazki w gazetach. Widać na nim, że Atari jest tym jedynym wozem, do którego próbuje podczepić się konkurencja. W każdym razie zespół doszedł do wniosku, że w takim wyścigu nie wygrają i potrzebują innej strategii, a była ona banalnie prosta – zrobić nową grę. I tak w 1973 roku Atari wypuściło 3 nowe automaty. Kolejnym po Pongu był Space Race, dziwne kosmiczne wyścigi przeznaczone dla 2 graczy. To właśnie ten tytuł został przekazany firmie Bally w ramach ich umowy pod zmienioną nazwą Asteroids. Swoją drogą samodzielne wydanie gry miało być złamaniem wspomnianej umowy przez Atari, co firma przypłaciła tym, że musiała się zrzec przychodów licencyjnych za ten tytuł. Następnym automatem był Rebound, czyli gra w siatkówkę. A chwilę później ukazał się automat z grą Gacha. Była to gra labiryntowa, która wyróżniała się przede wszystkim takim różowym, grzybkowym joystickiem. Tytuł gry można przetłumaczyć na polski jako Mam cię, a ten kontroler miał symbolizować kobiecą pierś. Serwis Arcade Museum tak pisze o grze. Niektórzy członkowie Atari zwracali uwagę na to, że joystick przypomina im fallusa. W rezultacie zdecydowano się stworzyć kobiecą grę, która odtąd była nazywana przez pracowników firmy cyckowo gro. W późniejszych wersjach maszyny zastosowano standardowe joysticki. Gra nie została dobrze przyjęta przez publiczność. Konkurencja nie spała, a klonerów przybywało. W swojej potyczce z nimi Nolan zastosował jeszcze jedną sztuczkę. W myśl powiedzenia, jeśli nie możesz ich pokonać, przyłącz się do nich. I to zrobił. Tak jakby. Wspólnie ze swoim sąsiadem powołał do życia byt o nazwie Key Games. Przekręt polegał na tym, że Atari nie mówiło nikomu, że są właścicielami tej firmy, a firma Key Games też się nie chwaliła, że jest związana z Atari.
Key Games zajmowali się produkcją klonów gier / automatów Atari. Jeśli zastanawiacie się nad sensem takiej operacji, to wyjaśniam, że chodziło o to, że ci więksi dostawcy automatów domagali się ekskluzywności, czyli nie chcieli Ponga od Atari, bo Atari już wydaje taki automat, ale jak jakaś firma zaoferuje im Super Pong Extreme 2.0, to jak najbardziej byli otwarci na współpracę. I tutaj właśnie wkracza do gry powołana w 1973 roku firma Key Games, nazwana od nazwiska sąsiada, Joe'ego Kinana. Dotarłem do informacji, z których wynika, że wszyscy i tak wiedzieli, że Key Games to tak naprawdę Atari, ale i tak kupowano ich automaty, bo był na nie popyt. A wiedzieli, bo Atari niespecjalnie przyłożyło się do zacierania śladów, o czym opowiada Al Korn w książce The Ultimate History of Video Games Steve'a Kenta. Nolan i ja byliśmy w ich zarządzie. Gdyby któryś z dystrybutorów chciał sprawdzić, mógł zobaczyć w dokumentacji firmowej, że jesteśmy częścią firmy. Firma zostanie rozwiązana już w 1978 roku, ale odegra jeszcze ważną rolę w historii Atari. Wracamy do 1973. Atari odniosło ogromny sukces z Pongiem, a ich kolejne automaty nieźle się sprzedają. Z zewnątrz wszystko wygląda ładnie, jednak od środka już takie ładne nie było. Otóż Nolan bez wiedzy Dabneya opatentował wszystkie firmowe schematy i jako właściciela patentów wpisał siebie, a nie Atari. W dodatku Bushnell zawsze przedstawiał siebie jako założyciela Atari, a nie jako współzałożyciela i przydzielił Tedowi stanowisko niskiego szczebla, a na domiar złego częściej zabierał na spotkania biznesowe Al Korna niż Dabneya, co sprawiało, że ten czuł się spychany na boczny tor. Któregoś dnia Bushnell, współzałożyciel Atari, co warte podkreślenia, wezwał do siebie Dabneya, drugiego współzałożyciela, i Al Korna. Al Korn miał być wezwany tylko po to, aby narobić Dabneyowi większego wstydu. Nolan zadawał Dabneyowi szczegółowe pytania odnośnie ich mocy przerobowych, ile są w stanie wyprodukować automatów dziennie, za ile itd. Dabney nie znał odpowiedzi na te pytania, zajmował się czymś innym, choć na papierze był odpowiedzialny za rzeczy, o które pytał Nolan. Bushnell miał cały czas dokładać kolejne pytania, jak prezentuje się ten tydzień na tle poprzedniego, jak to wygląda w skali miesiąca i tym podobne. Upokorzony Dabney jeszcze w tym samym miesiącu postanawiał odejść, choć Nolan rozpowiadał wszystkim, że go zwolnił. Tylko, czy można zwolnić współzałożyciela firmy? Co ciekawe, nawet jeśli pominiemy inżynieryjny wkład Dabneya w historię Atari, to firmy prawdopodobnie nie byłoby bez niego. Bo gdy panowie szli do banku po swój pierwszy kredyt, Nolan powiedział mu, żeby siedział cicho i kiwał głową. On jest złotoustym w tej relacji i to on załatwi im kredyt. Bank im odmówił. Wtedy Dabney udał się do tego samego banku bez Nolana i kredyt został im przyznany. Choć wygląda to, jakby panowie rozstali się skłóceni, to już kilka tygodni później jedli razem obiad, podczas którego Dabney miał wyrazić swoje obawy odnośnie tego, gdzie zmierza Atari. A po tłustym roku firma zmierzała w przepaść. Problemem były ambicje firmy, pobudzone być może za wcześnie. Firma otworzyła kilka placówek na świecie. Powstało m.in. Atari UK, które zbankrutowało po roku działalności. Powstało Atari Canada i upadło również po roku. Utworzono coś o nazwie Computer Games Limited, placówkę, która miała zająć się sprzedażą gier na rynku azjatyckim. I firma również nie przeżyła roku. Powołano Atari Pacific, które też padło po roku. I powstało Atari Japan Corporation. Ten byt zasługuje na szersze opisanie, ale nie będę trzymał was w niepewności, ta placówka też upadła i też po mniej więcej roku. Na szersze opisanie zasługuje dlatego, bo firmę przejęła inna znana firma. Albo nie będę spoilerował. Plan na japońską placówkę był prosty. Znaleźć na miejscu kogoś, kto to ogarnie, wysłać do Japonii komponenty, z których automaty będą składane i które będą przekazywane japońskiej placówce na kredyt. Do tego dać jakieś fundusze na rozkręcenie biznesu, wziąć za to 90% przychodów i gotowe. Niestety ówczesne kierownictwo Atari działało na zasadzie: potrzebujemy kogoś do rozkręcenia japońskiej filii, a ten koleś wygląda jak Japończyk. Zaoferujmy mu tę posadę. Swoją drogą to właśnie takie kiepskie przywództwo było przyczyną tego, że firma radziła sobie coraz gorzej. I tak do akcji wkracza japoński biznesmen Kenichi Ken Takumi, który to o automatach arcade nie wiedział absolutnie nic, oprócz tego, że takowe istniały. Jednak na przekór losu biznesmen okazał się być sprawnym menedżerem, który z pomocą brata firmowego prawnika, Hideyuki Nakajimą, rozkręcili japońskie Atari od praktycznie zera. Sami zorganizowali przestrzeń do składania automatów, magazyny, zatrudnili pracowników oraz zorganizowali dystrybucję gotowych maszyn. Po kilku miesiącach, pomimo tego, że automaty cieszyły się zainteresowaniem, i to w kraju, gdzie funkcjonowały już przynajmniej dwa inne popularne klony Ponga,
to firma cały czas przynosiła straty. Okazało się, że sprawa była banalnie prosta. Pracownicy placówki okradali ją od pierwszego dnia działalności. Kiedy Takumi się o tym dowiedział, załamał się i przestał pojawiać się w firmie. Właściwie to zaginął i nie było wiadomo, co się z nim stało. Wtedy Ster przejął Hideyuki. Aby ratować biznes, udał się do Stanów na spotkanie z Nolanem. Ten wyłożył nawet swoje prywatne pieniądze, aby ratować japońską placówkę, bo wierzył, że jest jeszcze do odratowania. Finalnie nic z tego nie wyszło i zarząd Atari podjął decyzję o sprzedaniu tego, co się stało. Spodziewali się odzyskać $1 000 000 po sprzedaniu całego japońskiego biznesu. Jednak firmy z kraju kwitnącej wiśni chciały zapłacić jedynie ułamek tej ceny. Najwięcej dawała Sega, $50 000. W ostatniej chwili swoje zainteresowanie zakupem wyraziła firma Nakamura, której nazwa wywodziła się od nazwiska właściciela. Po długich negocjacjach stanęło na kwocie $550 000 i umowie na wyłączną dystrybucję produktów Atari w Japonii. Nakamura to firma, którą dobrze znacie. W 1977 roku firma zmieni nazwę na... Reasumując, Atari podjęło w tamtym czasie wiele chybionych inwestycji, a aby utrzymać się na amerykańskim rynku, wydawali ile tylko mogli na produkcję nowych maszyn. Tym samym firmowej kasie znowu zaczęło brakować kasy. Ratunek przyszedł z niespodziewanej strony. Ta firma, o której już wiecie, Key Games, która miała produkować klony automatów Atari, miała ambicje, aby być czymś więcej niż tylko kserem Atari. Pod koniec 1974 roku Key Games zaprezentowało swój pierwszy autorski automat – Tank. Ten okazał się hitem, którego Atari potrzebowało. Dzięki zyskom ze sprzedaży tego automatu firma odbiła się od dna. Kolejne lata to okres stabilnych zysków. Atari skupiało się na odgrzewaniu kotletów w postaci multiplayerowych wersji swoich starych hitów, a Key Games wypuszczało kolejne autorskie automaty, które odnosiły umiarkowane sukcesy. Wspomnę jedynie o wydanym w 1975 roku automacie Pursuit. A zasługuje on na wzmiankę dlatego, bo przy okazji jego premiery Atari oficjalnie przyznało się, że jest właścicielem Key Games. O czym, jak już mówiłem, wszyscy i tak wiedzieli. Choć muszę zaznaczyć, że książki, jakie przeczytałem, nie są zgodne w tej kwestii i część podaje, że środowisko było zaskoczonym faktem, że Key Games to tak naprawdę Atari. Kenan został doceniony przez szefostwo Atari i przeniesiono go do głównej firmy na stanowisko menedżerskie. Chwilę po tych wydarzeniach do siedziby Atari przyszedł pewien młodzieniec w poszukiwaniu pracy. Mowa o Steve Jobsie, ale ponieważ ten materiał i tak krótki nie będzie, a ja obiecałem sobie robić materiały dodatkowe do większych filmów, to postanowiłem, że cały wątek Jobsa w Atari opublikuję w takim właśnie materiale dodatkowym. Film znajdziecie na moim kanale pod nazwą Śmierdzący Steve Jobs w Atari. W historii firmy pora na kolejny wielki, milowy wręcz krok, czyli przeniesienie automatów do domów. Ale aby przejść do tego wątku, musimy najpierw cofnąć się w czasie. Jeśli z historią Atari zapoznajecie się po raz pierwszy, to możecie dojść do wniosku, że firma kierowana przez Nolana Bushnella była pionierska. I trzeba przyznać, że owszem, Atari spopularyzowało elektroniczną rozrywkę w postaci gier wyświetlanych na ekranie telewizora, ale był ktoś, kto zrobił to wszystko wcześniej. Właściwie to takich pionierów, którzy robili gry przed Nolanem, było kilku, ale w tej historii ważny jest ten jeden konkretny, a mianowicie Ralph Baer. Inżynier niemieckiego pochodzenia, którego rodzina wyemigrowała do Stanów przed rozpoczęciem II wojny światowej. Nie będę teraz przybliżał jego życiorysu, przyjdzie na to czas przy okazji innego materiału. Tutaj ważne, abyście wiedzieli, że pan Baer opracował urządzenie, które wspólnie z kolegami nazwał Brown Box. Był to prototyp konsoli do gier, którą podpinało się do telewizora. Patent na urządzenie został przyznany 17 kwietnia 1973 roku, ale wniosek złożony został już 22 marca 1971 roku. I już w tym roku twórcy mieli podpisaną umowę z firmą Magnavox na produkcję konsoli. Muszę jeszcze trochę zamieszać. Otóż Baer złożył wiele wniosków patentowych nie tylko na projekt konsoli, ale wcześniej, bo już w 1968 roku wpłynęły pierwsze wnioski m.in. na pistolet świetlny, który stanie się jednym z akcesoriów konsoli. Na przełomie sierpnia i września 1972 roku gotowy produkt trafił na półki sklepowe pod nazwą Magnavox Odyssey. Daty są w tym momencie dość istotne, więc spójrzcie na nie jeszcze raz. Przyznanie patentu, premiera, złożenie wniosku i teraz dodamy do tego premierę Ponga i jeszcze jedną datę.
24 maja 1972 roku, chwilę przed premierą Odyssey. Wtedy brązowe pudełko było prezentowane szerszej publiczności podczas jakiejś imprezy dla dystrybutorów automatów. Dlaczego to istotne? Bo jedną z gier, w które można było zagrać na konsoli Baera, był ping-pong, później przemianowany na table tennis. A jedną z osób, które uczestniczyły w pokazach, był Nolan Bushnell. A wiemy to, bo zostawił swój wpis w księdze gości. Big mistake. Zostajemy więc z dwoma datami. 24 maja 72, wtedy Nolan zobaczył ping-ponga i mamy datę premiery Ponga od Atari, 29 listopada 72. Biorąc pod uwagę fakt, że chwilę po zobaczeniu prototypu konsoli Baera, Nolan odszedł z Nothing Associates i zatrudnił Alcorna, któremu zlecił zrobienie gry tenisowej w ramach rozgrzewki, łatwo wysnuć wniosek, że produktem Baera się przynajmniej inspirował, choć on sam temu zaprzeczał. I tak w 1974 roku Magnavox wytacza działa prawnicze w kierunku wszystkich, którzy robili swoją wersję gry Table Tennis. Dlaczego nie zrobili tego wcześniej? Popularna teoria mówi, że... No cóż, wiecie ile pieniędzy można zarobić pozywając firmę, która ich nie ma? Dokładnie, niewiele. Podobno w Magnavox specjalnie czekali, aż te wszystkie firmy się najedzą i dopiero jak były już syte, zaserwowali im deser w postaci pozwu. Atari znalazło się w ciężkiej sytuacji, co prawda ich prawnicy podpowiadali, że sprawa jest do wygrania, ale koszta jej prowadzenia przewyższają wartość firmy, więc nie jest to dobry pomysł. Po kilku przesłuchaniach, transkrypcje których trafiły do sieci, link w opisie, Atari podpisało ugodę. Nie pomógł ten wpis z księgi gości. Podczas rozprawy Nolan przyznał, że owszem, widział Odyseję, ale uznał, że jest to kiepski produkt, który został porzucony. Tylko że było to na chwilę przed premierą, na imprezie, która promowała produkt, więc nie wiem skąd takie tłumaczenie. Po latach Alcorn wyznał, że Nolan z premedytacją zgapił pomysł Baera. Kosztowało ich to 1,5 miliona dolarów, co uwzględniając inflację i tak dalej, wynosiłoby dzisiaj niespełna 10 milionów. Dodatkowo Atari musiało nabyć licencję od Magnavox. Ralph dużo mówi o tym, że musieliśmy im płacić za licencję, tylko że ta kwota opiewała na 0,006%. Jest to tak zwana licencja śmieciowa. Czytamy w The Guardian. Dodam jeszcze, że pozew dotyczył Ponga i jego wariacji, a nie innych gier Atari. Tutaj dopowiem, bo swego czasu sam się nad tym zastanawiałem. Baer nie mógł zastrzec sobie prawa na wyłączną produkcję gry typu tenis stołowy. Sędzia orzekł jednak, że klonerzy naruszyli patenty Bauera i spółki w zakresie gry wyświetlanej na telewizorze, w której, cytuję, kontrolowany przez maszynę element wizualny uderzał i odbijał się od elementu kontrolowanego przez gracza. Cała sprawa z pozwem jest dość dziwna. Właściwie to nie wiadomo, kto jest tutaj szwarc charakterem. Czy klonerzy, bo kopiowali Nolana, a finalnie zostali pozwani przez Magnavox? Nolan, bo inspirował się dziełem Baera i udawał, że było inaczej? Czy może Magnavox? Tak, Magnavox, bo musicie wiedzieć, że Odyseja nie sprzedawała się rewelacyjnie, jedynie okej. A ci, którzy kupowali konsolę, w zdecydowanej większości zrobili to, bo chcieli pograć w domu w coś, co choćby przypominało Ponga. Trochę winy za niską sprzedaż ponosi dział marketingu, który przygotował taką reklamą telewizyjną, która sugerowała, że konsola działa jedynie z telewizorami Magnavox. Ci, którzy będą robić konsolę w przyszłości, nie popełnią tego błędu i już na pudełku będą zaznaczać, że urządzenie można podłączyć do dowolnego telewizora. Ludzie w Magnavox wiedzieli, że to dzięki popularności Ponga i jego klonów ludzie kupowali ich produkt, a pomimo tego pozwali dosłownie wszystkich. Serwis ThinkSet podaje, że korporacja zarobiła 3 razy więcej na pozwach niż zarobiła na sprzedaży Odyssey. Razem wyszło trochę ponad 100 milionów dolarów i nawet nie będę tego przeliczał na dzisiejsze pieniądze. Słowem, dużo. Co ciekawe, lata później Nintendo chciało podważyć patent Baera, twierdząc, że jego gra jest kopią gry Tennis for Two z 1958 roku. Ale nie przekonali sądu, bo gra Tennis for Two nie wymagała telewizora, grało się na oscyloskopie. Warto podkreślić, że nawet w latach 80., dekadę po tym jak zakończono produkcję Odyssey, Magnavox toczyło batalie sądowe odnośnie swojej gry tenisowej. Nie trudno się domyśleć, że panowie Baer i Bushnell nie przepadali za sobą. Rękę uścisnęli sobie dopiero kilka lat przed śmiercią Baera, który umarł pod koniec 2014 roku. Wracamy do wątku głównego, jest 1974 rok. Firma ma już za sobą odejście Dabneya, nieudane starty za granicą Stanów i pozew od Magnavox. Kolejny rozdział w historii Atari to przeniesienie Ponga pod strzechy.
Mamy więc połowę lat 70. Jeśli oglądaliście mój materiał o historii AMD, to wiecie już, że w tamtych czasach na rynku coraz śmielej działały firmy produkujące zaawansowane chipy, a tym samym ich cena spadła do odpowiednio niskiego poziomu i można było uznać je za warte uwagi. Taki dedykowany chip mógł znacząco ograniczyć koszty produkcji automatu, ale również pomniejszyć wielkość płyty głównej, nie wspominając o tym, że taki układ byłby o wiele trudniejszy do skopiowania niż zwykła płyta PCB. Projektowi zminiaturyzowanej wersji Ponga nadano nazwę kodową Darlene. Panów zainspirowała atrakcyjna koleżanka z pracy, a gotowa wersja dla konsumentów miała nosić nazwę Home Pong. Za opracowanie układu odpowiedzialny był Alcorn oraz Harold Lee. Jesienią 1974 roku z zakładu produkującego chipy przyjechał pierwszy prototyp układu do domowej wersji Ponga. Alcorn i Lee ostrożnie osadzili go w płycie i włączyli konsolę. Po podaniu zasilania gra ożyła. W tamtym czasie układ Home Pong był najwydajniejszym chipem, jaki kiedykolwiek zastosowano w produkcie konsumenckim. Czytamy w The Ultimate History of Video Games Steve'a Kenta. Już następnego dnia handlowcy zaczęli badać rynek pod kątem tego, gdzie mogliby sprzedać gotową konsolę. Pewnie myślicie, że powinni to zrobić zanim firma wydała kilkadziesiąt tysięcy dolarów na opracowanie chipu? I macie rację, powinni. Ale jak już wspomniałem, w Atari w tamtym okresie podejmowano wiele fatalnych decyzji. Ale jak już mieliście okazję się przekonać, pomimo tych złych decyzji zawsze spadali na cztery łapy, tym razem było nie inaczej. Powiem więcej, pomysł na domową wersję Ponga narodził się podczas spotkania inżynierów, podczas którego spożywano duże ilości alkoholu i diabelskiej sałaty. Pierwszym celem każdego handlowca w kraju była sieć sklepów Sears. Wtedy była to największa sieć w Stanach. Handlowcy z Atari skontaktowali się z działem zabawek i usłyszeli, że poprzednia konsola od Magnavox, jaką sprzedawali, nie schodziła z półek, bo była za droga, więc oni nie chcą takiego produktu. Zadzwonili więc do działu sportowego, Pong to przecież tenis stołowy, i tutaj zostali przywitani z otwartymi ramionami. W pewnym sensie, bo warunkiem podpisania umowy była ekskluzywność, na co Bushnell nie chciał się zgodzić, bo wierzył, że produkt lepiej sprzeda się bez smyczy w postaci jednej tylko sieci handlowej. Warto dodać, że Sears, choć był największą siecią sklepów, to nie był żabką ze sklepem co drugi krawężnik. Skupiali się raczej na wielkich metropoliach i nawet tam mieli niekiedy zaledwie po kilka sklepów. Panowie z Atari postanowili zaprezentować konsolę na targach American Toy Fair i tam zgarnąć zamówienia od dystrybutorów, którzy obsługiwali sklepy z zabawkami w całych Stanach. Nie dostali ani jednego zamówienia. Ale podczas targów spotkali przedstawiciela Sears, z którym rozmawiali wcześniej i nakłamali mu, że mają więcej zamówień niż się spodziewali. Czas na wygłupy się jednak skończył i kilka dni po imprezie z podkulonym ogonem skontaktowali się z Sears. Oferta była cały czas na stole, ale musieli jeszcze zaprezentować swoje dzieło szychom na górze. Podczas prezentacji konsoli w Chicago, w Sears Tower, doszło do śmiesznej sytuacji, a nawet dwóch. Otóż konsola miała na sztywno ustawiony kanał trzeci, którym emitowała sygnał. Tak się składało, że na budynku Sears znajdowały się mocne anteny i jedna z nich też emitowała sygnał na kanale trzecim i dochodziło do zakłóceń. Alcorn rozkręcił urządzenie, pogrzebał, zauważył, w czym tkwi problem, ustawił na sztywno kanał czwarty i gotowe, Pong działał. Jednak na prezentację przywieziono prototyp, który nie używał chipu. Zamiast tego w środku była sterta kabelków i jeden z uczestników spotkania zwrócił na to uwagę. Alcorn zapewnił wszystkich, że kiedy dojdzie do produkcji maszyny, wszystkie te kabelki znikną i zastąpi je chip wielkości paznokcia. Na co jedna z szych powiedziała z niedowierzaniem: i niby jak zamierzasz przylotować do tego przewody? Choć był już 1975 rok, to chipy były cały czas aż taką nowością. A jeśli chcecie się zapoznać z budową takiej domowej wersji albo zrobić ją sobie samemu, to na kanale Dave's Garage znajdziecie film w temacie. Umowa została podpisana, a aby wyprodukować zakontraktowaną liczbę konsol, Atari musiało kupić drugą fabrykę. I tak pierwsza domowa konsola Atari trafiła do domów. Jednak Sears wymogło, aby tymczasowo nazwać urządzenie pod brandem, jaki już mieli w ofercie, czyli Telegames. Dopiero rok później Atari zacznie produkować domowego Ponga ze swoim logiem. Konsola okazała się ogromnym sukcesem. Wyprodukowano 150 tysięcy egzemplarzy i wszystkie sprzedały się tego samego roku podczas okresu świątecznego. I był to najchętniej kupowany produkt tego okresu w sieci Sears. Oczywiście, tak jak w przypadku automatu z Pongiem, momentalnie pojawili się imitatorzy. Niektórzy z nich to znane i udane podróbki, jak na przykład Telstar od Coleco. Sukces domowego Ponga uzmysłowił też firmom na całym świecie, że konsola w domu to coś, na czym da się zarobić.
Firma, którą dobrze znacie, która chciała swój kawałek tego tortu, to na przykład Nintendo, które w 1977 wypuściło A Color TV Game Blockbreaker. Także Magnavox, widząc sukces Atari, postanowili odświeżyć swoją Odyseję, wydając ją w kilku innych wcieleniach. Do tego całe mnóstwo no-name'ów, którzy tworzyli zwykłe klony. Atari nie pozostawało w tyle i sami wydawali różne warianty domowego Ponga, m.in. pod nazwami Pong Doubles, Ultra Pong czy Ultra Pong Doubles. I stało się, powstał zupełnie nowy przemysł, przemysł gier wideo, który jak wiecie ma się całkiem nieźle, choć po drodze zaliczy jeszcze przejażdżkę na skórce od banana, o czym innym razem. But I can remember driving in one morning and seeing this parking lot, and we'd outgrown the facility and we had cars parked up and down the street, and the parking lot was completely full and double parked, and I thought to myself, you know, indirectly games are paying for all these cars, and somehow the physical actuality of a car and knowing how much that was, and there were so damn many of them, that was kind of a defining moment, because I can remember I said wow, we've created a monster here. Dodam jeszcze, że domową wersję Ponga mogliście zobaczyć w pierwszym sezonie serialu Różowe lata 70, gdzie jeden z bohaterów, Kelso, próbował zmniejszyć rozmiar paletek, aby gra była trudniejsza, co mu się finalnie udało. Congratulations, son! You have seen the future! Yeah, you're so right, Red. Home computers, that is the future! No, not computer soldering! The future is soldering! Computers! Nie trudno się domyślić, że po tak wielkim sukcesie Atari myślało już o kolejnych grach, które mogliby przemycić do domów klientów. I tak w 1977 roku na półki trafia Video Pinball. Choć nazwa wskazuje, że jest to elektroniczny flipper, to tak naprawdę konsola umożliwiała granie w kilka gier. Oprócz pinballa, na przykład w Breakout. Ponownie nawiązano współpracę z siecią Sears i ponownie był to sukces, choć już nie tak wielki jak w przypadku Ponga. W miejscu zakończę opowiadanie historii Ponga, gry, która była tak wielkim sukcesem, że możemy śmiało powiedzieć, że zrodziła zupełnie nowy przemysł. Dalsze losy Atari to wyboista droga i trochę mi głupio, że ucinam historię w tym momencie, ale jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. I pewnie kiedyś wrócę do perypetii pana Bushnella. Teraz zdradzę tylko, że jego marzenie, jakim było otwarcie sieci pizzerii, spełni się. W 1977 roku otworzy sieć lokali o nazwie Pizza Time Theater. Później nazwa zostanie zmieniona na Chuck E. Cheese. Hi, I'm Scott Devetti. And tonight I'll take you to a place that'll get you out of the kitchen and the kids out of your hair. The best electronic pizza parlor in the East Bay. Several years ago, a guy named Nolan Bushnell sold his company, you may have heard of it, called Atari, and started looking for something else to do. Now that something else turned out to be a combination amusement park, video arcade, pizza parlor called Chuck E. Cheese's Pizza Time Theater. Zdaje się, że Family Guy miał ciekawą parodię tej sieci. Welcome to Cheesy Charlie's! Heil Hitler! Actually the name's Griffin. Nolan Bushnell to ciekawa postać. Można powiedzieć, że jest typem osoby, którą pcha do przodu jego charyzma. Nieważne jakie zajmował stanowisko, to zachowywał się jakby był przynajmniej o jeden stopień w hierarchii firmy wyżej. Kiedy składał wypowiedzenie w firmie Ampex, czyli swojej pierwszej poważnej pracy po studiach, jego ówczesny szef musiał wypełnić kwestionariusz dla HR-u. Napisał w nim: spodziewam się, że pewnego dnia będę dla niego pracował. Bushnell może nie był wybitnym inżynierem, choć sam twierdzi, że był, ale nie ma wątpliwości, że otoczył się takowymi. Alcorn podsumował go słowami: Nolan jest marzycielem. Ja dostaję brudny koniec kija i muszę sprawić, by te rzeczy się wydarzyły. Bushnell oczywiście nie był pozbawiony wad. Przede wszystkim nie znosił dobrze porażek. A jak je ponosił, to się do nich nie przyznawał. Nawet przed swoimi najbliższymi współpracownikami. O czym świadczy chociażby taka historia, którą opisuje Edge. Pewnego dnia Nolan doszedł do wniosku, że płacą za dużo za kondensatory używane przy produkcji automatów z Pongiem. Było ich tam kilkadziesiąt, a jeden kosztował 8 centów. Zawołał więc Dabneya i Alcorna, aby pokazać im swoje zdolności negocjacyjne i zadzwonił do dostawcy owych kondensatorów. Chwilę później ogłosił, że od teraz cena to nie 8 centów, a 3,5 centa.
Minął jakiś czas i nagle w firmie zabrakło kondensatorów. Dabney zadzwonił do dostawcy i usłyszał w słuchawce coś w stylu: tak jak powiedzieliśmy temu innemu panu, nie sprzedamy wam kondensatorów za 3,5 centa. Czyli Nolan wiedział, że kondensatorów nie będzie, wiedział, że to zatrzyma produkcję, ale i tak nie powiedział o tym nikomu i, jak to się mówi, rżnął głupa. Niezbędne komponenty ekipa musiała kupić na szybko w pobliskim sklepie za 15 centów sztuka. Fajna jest też ta historyjka opowiedziana przez Dabneya. One time I went up there, we were having a good time actually. Went up to the top floor. Yeah, snooker table up there. And so we played a game of snooker and I beat him. So we come back down, Nancy says, how'd the game go? Who won? Nolan says, I don't remember. Będzie jeszcze okazja, aby przyjrzeć się dalszym perypetiom pana Bushnella, ale to już w innym filmie. Warto jednak wiedzieć, że jego CV jest dość bogate i w dodatku cały czas jest aktualizowane. A jak potoczyły się dalsze losy pana Dabneya? Dabney był, bo umarł w 2018 roku, taką... Chciałem powiedzieć technologiczną Lindą Perry, ale po zapoznaniu się z jego dalszym życiorysem chyba nie mogę tak powiedzieć. Zastanawiacie się pewnie, kim była Linda Perry. Otóż zapewniam, że ją znacie. To ta pani. Była wokalistką zespołu Four Non Blondes i chyba każdy słyszał ich przebój What's Up. A czy słyszeliście jakiś inny? Nie słyszeliście, bo go nie mieli. Podczas nagrywania drugiej płyty zespół się pokłócił i pomimo ukończenia całej płyty zdecydowano, że nie zostanie ona wydana i zespół się rozpadł. Było to w 1995 roku. Jednak Linda nie zniknęła i choć nie widzieliście jej od lat, to pewnie nieraz mogliście słuchać jej piosenek, bo tworzyła je dla takich wykonawców jak Pink, Christina Aguilera, Courtney Love, Gwen Stefani, Alicia Keys, Celine Dion, Robbie Williams, Ariana Grande, Miley Cyrus czy Enrique Iglesiasa. Ted Dabney po swoim hicie, jakim było Atari, też usunął się w cień, ale choć był aktywny zawodowo przez kolejne dwie dekady, to nie ma na koncie nic spektakularnego. Chwilę po tym, jak Nolan odkupił wspomnianą sieć pizzerii od Warner Communication, wątek Warnera pomijam w tej historii, to zasługuje na szersze omówienie przy innej okazji. Zatem, chwilę po tym, jak Nolan stał się nowym starym właścicielem wspomnianej sieci pizzerii, zaproponował Dabneyowi współpracę. Dabney twierdzi, że Nolan bez kozery powiedział mu wprost, że zrobi z nim prawdopodobnie to samo, co zrobił z nim przy okazji Atari. Ale użył tego argumentu jako coś pozytywnego i uważał, że Ted nie powinien narzekać, bo wyszedł z tego z niezłą sumką pieniędzy. Ted odmówił i stwierdził, że woli, jak są na przyjacielskiej stopie, ale zgodził się pomóc Nolanowi jako kontraktor. I tak został poproszony o stworzenie automatu drukującego numerki z zamówieniem dla Chuck E. Cheese. Okazało się, że panował tam chaos i Dabney miał pomóc rozwiązać ten problem, czego finalnie nie zrobił, bo firma zrobiła swoją własną maszynę, nie informując go o tym. Robił też automaty z grami ekskluzywnie dla sieci pizzerii Nolana. Co ciekawe, pracował wtedy na pełny etat w Fujitsu, gdzie odpowiadał za nic. Zatrudnili go, nie przydzielili mu żadnych zadań, więc odszedł, bo stwierdził, że nie lubi brać pieniędzy za nic. Przez chwilę był też częścią zespołu Meadows Games. Był to producent automatów, który nie odniósł wielkiego sukcesu, ale to tam poznał ludzi, z którymi rozwijał później swoją działalność w tym segmencie. W tamtym okresie miało miejsce zabawne zajście. And I needed a cross compiler. So the only ones I know, there's some company up in Seattle that made cross compilers. So I called this guy up, and it was Microsoft, and it was Bill Gates. They answered the phone. Co ciekawe, swoją firmę nazwał Syzygy Game Company. To jednak nie było jego jedyne zajęcie zarobkowe. Był również zarządcą budynków, w których mieściły się firmy zrzeszone w ramach bytu o nazwie Catalyst Technologies Venture Capital Group. Jednym ze startupów działających w ramach tej grupy był na przykład Axlon, który odpowiadał za zabawkę AG Bear, czyli taki misio, który robotycznym głosem odpowiadał, jak się do niego mówiło. Hello. Firmę, która produkowała zabawkę, kupiło Hasbro i co ciekawe, szybko podjęli decyzję o zaprzestaniu produkcji, co nie spodobało się klientom, którzy wystosowali kilka petycji do nowych właścicieli i ci się ugięli i wznowili ich produkcję. And now there's Grandpa and Grandma, the talking bears you'll love to hug, part of the AG Bear family from Axlon. Akronim AG w nazwie oznaczał Almost Grown, czyli prawie dorosłe.
I tutaj mały plot twist. Właścicielem Catalyst Technologies Venture Capital Group był Nolan Bushnell. W ramach jego grupy kapitałowej powstało jeszcze kilka innych firm, nie mniej ciekawych. A jak już wspomniałem, Dabney był zarządcą budynków, w których te firmy się mieściły. A że płynęła w nim inżynierska krew, to podpowiadał tu i ówcie, jak poradzić sobie z jakimś problemem. Przykładem innej działalności w ramach grupy Catalyst jest na przykład firma Kumma, która już w 1984 roku, czyli przypomnę, że nawet Amigi 500 nie było wtedy na świecie, chciała produkować kioski, w których gracze mogliby doładowywać swoje kartridże nowymi grami za opłatą. Procedura miała być tak banalna, że nawet dziecko miało sobie z tym poradzić. Na papierze pomysł całkiem niezły i w przyszłości pojawią się naśladowcy, ale 84 to po prostu za wcześnie na taką technologię i choć na CES84 zapowiadano, że firma wystartuje już wkrótce, to nigdy tego nie zrobiła. Inny ciekawy przykład to firma ETAG. Ta nazwa może wam nic nie mówić, ale była to pierwsza na świecie firma, która zajmowała się digitalizacją map, wyprzedzając Worldwind od NASA czy Google Maps o ponad 2 dekady. ETAG zajmował się tym zadaniem już w 1983 roku. Firma ta odpowiadała za coś, co dzisiaj znamy pod nazwą nawigacja samochodowa. Ale wtedy nie opierała się ona o GPS-a, zamiast tego miała zdigitalizowane mapy na kasetach i swój własny system orientowania się w przestrzeni. Szacunkowo Los Angeles i okolice to 3 do 4 kaset. A odtwarzaczem było urządzenie, które bazowało na intelowskim 8088. Dodam, że wszystkie te firmy upadły i powszechnie uważa się, że po prostu były zbyt nowatorskie. Wrócę jeszcze do Teda Dabneya, który oprócz świadczenia pracy dla grupy Catalyst robił cały czas automaty, głównie na potrzeby pizzerii Nolana. Niestety sieć pizzerii Time Theater popadła w tarapaty finansowe i Ted nie otrzymał od Nolana zapłaty za wykonane prace. Kwota miała opiewać na około 40 tysięcy dolarów. To był ostatni gwóźdź do trumny, w której leżała ich przyjaźń. Dabney postanowił zerwać wszystkie kontakty z Nolanem i nigdy się już do niego nie odezwał. Z jego wywiadu dla Computer History Museum wynika, że na prośbę brata zajął jego stanowisko w firmie, która zajmowała się produkcją skaningowych mikroskopów elektronowych. Albo korzystała z takowych. Ten fragment jest dość niejasny, a pytający nie drążył tematu. Jego przedostatnim wielkim pracodawcą był Raytheon, firma o szerokim wachlarzu produktów, zmywarki, lodówki, pralki, mikrofalówki i tamahawki. Obecnie działają głównie w segmencie militarnym, ale w czasach, kiedy zatrudnił się u nich Dabney, produkowali też układy scalone. I przez kilka lat Ted zajmował się ich ulepszaniem i produkcją. Jednak to, jak się dostał do firmy, a potem jak z niej wyleciał, zasługuje na rozwinięcie. Zakładam, że jak dotrwaliście do tego momentu, to pewnie znajdziecie chwilę na wysłuchanie i tego. Ted chciał, aby jego następna poważna praca miała coś wspólnego z współprzewodnikami. Złożył papiery do wielu firm, ale nie było odzewu. Jedną z firm, do której aplikował, była firma Raytheon. Oni również się z nim nie skontaktowali. Chwilę po tym zajściu udał się w podróż i zobaczył w samolocie człowieka, o którym wiedział, że pracuje w tej firmie. To właśnie do jego działu składał podanie. Podszedł więc do niego i powiedział mu, że złożył papiery i nikt się z nim nie skontaktował. Jakiś czas później firma się do niego odezwała i dostał zaproszenie na rozmowę o pracę. Powodem pierwotnego odrzucenia jego aplikacji miał być fakt, że osoba, pod którą miał pracować, doszła do wniosku, że nie chce mieć pod sobą ludzi mądrzejszych od siebie. W każdym razie taki wniosek wysnuł nasz bohater. Ted dostał posadę, ale po jakimś czasie jego szef został zwolniony. Na jego miejsce przyszedł inny, z którym Ted się nie dogadywał i powiedział mu wprost: nie chcę dla ciebie pracować, musisz kogoś zatrudnić, kto będzie pomiędzy nami i wtedy będzie dobrze. Mógł sobie pozwolić na takie zachowanie, bo był dobrym inżynierem. Niestety dla Teda firma postanowiła ograniczyć swój udział w segmencie półprzewodników i planowali pozbyć się dużej ilości sprzętu. Dabney stwierdził, że chętnie by część odkupił. Poszedł więc na samą górę Raytheon Semiconductor do prezesa i złożył mu ofertę. Ten po namyśle powiedział, że jest to dobra oferta, ale musi się naradzić z szefostwem całej grupy Raytheon. Udał się więc na spotkanie z nimi i został natychmiast zwolniony za sam fakt rozmawiania z kimś odnośnie sprzedaży ich sprzętu do produkcji półprzewodników. Ale zanim trzasnął drzwiami, zdążył jeszcze zwolnić Dabneya. Historia ta jest opowiedziana w wywiadzie z Computer History Museum. Link w opisie. Po Raytheonie Ted podjął pracę w kolejnej wielkiej firmie, Teledyne Technologies. Jest to konglomerat kilkudziesięciu dobrze funkcjonujących firm z różnych dziedzin, zajmują się dosłownie wszystkim. W 2022 ich przychód wyniósł 5,5 miliardów dolarów. W firmie spędził ponad 5 lat, sam nie pamiętał ile, a zwolnił się, bo jak stwierdził, otaczali go idioci i nie mógł tego wytrzymać.
Następnie razem ze swoją żoną przeprowadzili się z zatłoczonej Doliny Krzemowej na jej obrzeża do miejscowości Saratoga, gdzie cieszyli się ładnymi widokami, ale po jakimś czasie przeprowadzili się dalej na północ, gdzie otworzyli sklep spożywczy, który z sukcesem prowadzili przez kolejną dekadę, po czym przeszli na emeryturę i przeprowadzili się do stanu Waszyngton. Jednak nie zabawili tam długo i ponownie przenieśli się do Kalifornii. W 2016 roku spalił się jego dom i społeczność nerdów szybko zorganizowała zbiórkę dla Teda, ale ten ją anulował, tłumacząc, że nie potrzebuje pieniędzy. Kiedy w 2017 roku dowiedział się, że ma raka przełyku i że zostało mu pół roku życia, odmówił leczenia. Ostatnie dni spędził w swojej nowej posiadłości nieopodal tej starej. Zmarł 26 maja 2018 roku, wynik 81 lat. Trudno nie dojść do wniosku, że jego historia jest trochę smutna. Był jednym z ojców założycieli przemysłu gier wideo, a tak naprawdę niewiele z tego miał. Nie zarobił na Atari tyle, aby nie musieć pracować, jeszcze kilka dekad po odejściu z firmy musiał podejmować się innych prac. Możliwe też, że wcale nie potrzebował pieniędzy i pracował, bo po prostu był pracowity. W jednym wywiadzie powiedział, że podjął się jakiejś pracy za połowę kwoty, do jakiej przywykł, a zrobił to, bo był zainteresowany tym, co firma robiła. Faktem jest jednak, że nie mieszkał w willi jak wielu pionierów z tamtego okresu, nie jeździł drogim samochodem i nie ubierał się w drogie ciuchy. Lata wcześniej, podczas szczerej rozmowy z Nolanem, jak Atari było jeszcze mało znaną firmą, bez pieniędzy, Bushnell zapytał Teda, jak to będzie, jak w końcu będą bogaci. Na co Dapnej odpowiedział, że nic się nie zmieni, oprócz ilości zer na koncie. I wiąże się z tym ciekawa historia. Ech, ten materiał się nigdy nie skończy. Kilka lat po tej szczerej rozmowie Bushnell i Dapnej spotkali się u tego pierwszego i popijali... Sekunda. Beaujolais. Nolan upodobał sobie to wino do tego stopnia, że nabył ogromne ilości bezpośrednio z francuskiej winiarni. Niestety nikt mu nie powiedział, że... Beaujolais. To wino, które nie lubi leżakować i szybko robi się cierpkie. Dowiedział się, jak już skrzynki z alkoholem pojawiły się w jego domu. Zapraszał więc znajomych na libację, a jednym z tych znajomych był właśnie Dapnej. Po niesprecyzowanej ilości trunku, ale na tyle dużej, że Nolan był już wcięty, przyznał Dapneyowi, że miał rację, gdy mówił lata wcześniej, że jak będą bogaci, to nic się nie zmieni, bo bogactwo to tylko kilka zer więcej na koncie i nic innego. Zupełnie zapominając, że pije drogie wino i mieszka w willi w Dolinie Krzemowej. Zapytacie, a co z Alanem Alcornem? A ja odpowiem, o nie. Jego losy przytoczę w innym materiale, ten film jest już wystarczająco długi, a będzie jeszcze okazja, aby o nim wspomnieć. Mam wrażenie, że cała historia Atari, którą wam przedstawiłem, to w zasadzie tylko jedna z wersji. I choć sam czasami podawałem dwie wersje, to w rzeczywistości niektóre epizody mają przynajmniej trzy. Wszystko przez głównych bohaterów, gdzie jeden czasami ordynarnie kłamał i część tych nieścisłości została po latach wyjaśniona przez dociekliwych dziennikarzy, blogerów czy prawników. Drugi najpierw coś mówił, a potem sam przyznawał, że w sumie to nie pamięta, czy to tak było, co również zostało zweryfikowane przez dziennikarzy, a trzeci przedstawia jeszcze inny opis wydarzeń i zmienia ten opis z każdym kolejnym wywiadem, co naturalnie także poddawane jest w wątpliwość. Sam byłem zaskoczony, jak wiele faktów w historii Atari nie trzyma się kupy i jak wiele różnych dat pada przy opisie tego samego wydarzenia. A jeśli weźmiecie do ręki książkę, która mierzy się z historią Atari, a która wyszła w latach 90., to istnieje spora szansa, że nawet nie znajdziecie w niej nazwiska Dapnej, albo jego rola będzie umniejszona, bo bazowały one na tym, co powiedział autor rozmowowych książek Bushnell, a ten starał się przez dekady wymazać Teda z historii firmy. Co do Bushnella, nawet po tych wszystkich latach, które minęły, Dapnej czuje jedynie pogardę dla swojego byłego partnera. Wierzę też, że Bushnell czuje to samo. Jestem pewien, że nie ma on nawet ochoty przyznać, że kiedykolwiek istniałem. Mówi Dapnej. Dzielenie się światłem reflektorów nie jest w jego stylu. Nie dał mi żadnego uznania, nawet wtedy, gdy jeszcze tam byłem. Takie podsumowanie relacji obu panów możemy przeczytać w Edge, a cały artykuł podlinkowałem w opisie. Możliwe, że nigdy nie poznalibyśmy historii początków Atari od strony Dapneya, gdyby nie jedno zajście, które Dapney opisuje w książce Atari Inc. Business is Fun autorstwa Martiego Goldberga i Kurta Wendela. We wstępniaku tej książki czytamy:
Właściwie to zanim przytoczę cytat, małe wyjaśnienie. Mówiłem już w poprzednim materiale o Atari, że Nolan twierdził, że prototyp automatu Computer Space powstawał w sypialni jego córki. Ted przedstawił inną wersję, że to była sypialnia jego córki. Dubney był zdziwiony faktem, że Nolan opowiadał takie oczywiste jego zdaniem głupoty. Nie przeszkadzało mi to zbytnio, aż pewnego dnia ktoś nazywający siebie Nolan Bushnell napisał na stronie internetowej o nazwie Atari Age, że Dubney nie miał nawet córki. Nolan Bushnell znał moją córkę Terry bardzo dobrze i było to dla mnie tak denerwujące, że odpowiedziałem na ten post. Nolan zadzwonił do mnie i powiedział, że po prostu zapomniał. Gówno prawda. Gdy kopałem dalej, okazało się, że prawie wszystko, co powiedział publicznie o mnie i wczesnych dniach Syzygy i Atari, było czystą bzdurą. Wtrącę, że Dubney uważa, że książka, z której pochodzi ten cytat, podaje najbardziej prawdziwą wersję historii Atari, jaka została napisana. No właśnie, przechodzimy do bibliografii. O Atari powstało tak wiele książek, że nie sposób przeczytać wszystkie. Polecam pominąć wszystkie książki, które zostały wydane przed rokiem 2000. To nie znaczy, że nie znajdziecie w nich nic wartościowego, ale ponieważ jest ich tak dużo, a doba jak na złość ma cały czas tylko 24 godziny, to polecam skupić się na tych nowszych książkach z nowszymi danymi, które nie pomijają postaci Dubneya. Wyjątkiem od tej reguły jest Zap Scotta Cohena. Świetna książka, która ukazała się już w 1984 roku i która, co ciekawe, przyczyniła się do pogorszenia relacji pomiędzy Jobsem i Wozniakiem. O czym więcej w tym materiale dodatkowym, o którym już wspominałem. Inne pozycje, z których korzystałem tworząc serię o Atari, widzicie na ekranie. Wyróżnię jeszcze Atari Age Michaela Newmana. A jeśli oprócz zapoznania się z faktami chcecie też pooglądać ładne obrazki, to polecam Art of Atari Tima LaPetino. I wcale nie gorzej pod tym względem wypada The Atari Book od wydawnictwa Imagine Publishing. Pozostałe materiały, jak wpisy blogowe, artykuły czy wywiady, podlinkowałem w opisie. Jeśli chcecie wgryźć się jeszcze bardziej w historię Atari, bo pomimo tego, że zrobiłem 3 nie najkrótsze filmy z ich historią, to oczywiście wiele rzeczy pominąłem, to polecam wam niepozorną stronę, którą widzicie na ekranie, która jest takim timeline'em Atari do roku 76 z linkami i źródłami. Chodząc od daty do daty, możecie szukać informacji odnośnie tych wydarzeń w internecie i książkach. Dzięki za uwagę wszystkim, którzy wytrwali do końca, a tym wspaniałym ludziom za użyczenie mi swojego głosu. I dodam, że jeśli chcecie dołączyć do grona osób czytających cytaty w moich filmach, to zapraszam do kontaktu. Przypominam jeszcze o materiale dodatkowym. Śmierdzący Steve Jobs w Atari. Ech, uwielbiam to mówić. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do usłyszenia. Dajcie też znać w komentarzach, czy chcecie, abym kontynuował historię firmy w przyszłości. Cześć!